Zdrowia. Czarny miliarder rozdaje miliony czarnym studentom. No konkretnie to absolwentom czarnych uniwersytetów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest coś takiego w Ameryce jak czarna telewizja, no znaczy jest Black Entertainment Television, czyli czarna rozrywka telewizyjna. Nie ma białej rozrywki telewizyjnej, no ale jest czarna rozrywka telewizyjna. No facet jest milionerem, drugi milioner nazywa się Robert F. Smith. Powiedział, że da 40 milionów studentów z Murzyńskiego Męskiego Koledżu, czyli tam no, Uniwersytet College, Uniwersytet jest trochę wyżej, no ale powiedzmy College. No i wszyscy po prostu zatrzymało im się serce. Kiedy to się stało? No Atlanta, Georgia, Morehouse College zaprosił właśnie tego człowieka, Roberta Smitha Kowalskiego. No i on przemawiał, tam różne tam rzeczy opowiadał i w pewnym momencie powiedział, że nie mają się co martwić o pieniądze, że zapłaci. Później się okazało, że większość tych studentów, absolwentów, którzy kończą tą szkołę, ten college, no to mają mniej więcej 35 do 40 tysięcy długu. No to jest na 4 lata, no to jest 10 tysięcy długu. No to jest to dosyć sporo. MIT powiedzmy, czy Harvard, gdzie Love Story było nagrywane, czy te górka taka 10 najlepszych koledzi uniwersytetów w Ameryce, no to kosztuje mniej więcej 60-70 tysięcy rocznie. No to jest wikt i opierunek, także ten Murzyński, powiedzmy, jeżeli kosztuje 10 tysięcy wikt i opierunek, to nie jest tak źle. Koledże stanowe, no to też kosztują mniej więcej tam 10-12, tyle tylko, że już powiedzmy bez wiktu i bez opierunku, tylko same tam książki, zajęcia i tak dalej. Także to wszystko różnie to można obliczać i przeliczać. W Ameryce jest w zasadzie to federalne, stanowe rozliczenia, czy wyliczenia, kto ile może zapłacić. Także to wszystko jest proporcjonalne do zarobków, proporcjonalnie do ilości ludzi w rodzinie i tego rodzaju finansowe rozliczenia. Także dużo również koledzy i uniwersytetów bierze pod uwagę wyniki szkolne, a finanse są bardzo często niewidoczne. No tak mówią. Mają swoją pulę, że dają jakieś takie granty. No i ten Robert F. Smith przemawiał, powiedział, że zapłaci. Tam było prawie 8 tysięcy ludzi, no to 20 osób na każdego absolwenta i oni po prostu zamroziło ich. No dużo ten prezydent koledżu powiedział, że to jest po prostu wyzwolenie. To jest po prostu wyzwolenie dla tych studentów, absolwentów. Pytanie jest takie, a co w związku z tą klasą absolwentów z 2018 roku i co będzie z klasą absolwentów 2020 roku, bo w sumie zaprosili człowieka dosyć bogatego, no i zrobił takie prezent, można powiedzieć. Wychodzi, że to jest 10 tysięcy na osobę, a nie 30-40, no bo jak było 400 absolwentów, no to po dychu to jest 40 milionów. Przepraszam, no i facety po prostu zaskoczył wszystkich. Jeden z tych studentów w zasadzie nie wiedział, o co chodzi, no to jak dostawał i uścisnął rękę w czasie otrzymania dyplomu, no to mówi, o co to wszystko chodzi tutaj. A ten facet Smith mówi, idź w świat, mówi, no i czyń dobrze, tak? Nie martw się o swoje długi. No dobre to jest powiedzenie. I każdy by w sumie chciał tak otrzymać. No jest student, który się to zapytał, no to był wychowywany przez samotną matkę. No w Ameryce to jest duży problem właśnie wśród rodzin murzyńskich, że
80% dzieci no to ma samotne matki. No ale wiadomo, że chłopak na pewno sobie dużo lepiej poradzi, mając dyplom, niż nie mając dyplomu. Dużo tam innych rodziców też się wypowiadało, no, że jednak te 35 tysięcy, które mieliby spłacić, no to jest to duży dodatek. Problemem mianowicie też jest z pożyczkami. 30, 40, 50 lat temu, no to rząd federalny, ten państwowy z Waszyngtonu nie ingerował za bardzo tak w szkolnictwo. No ludzie oszczędzali, ludzie pracowali, ludzie przepłacali, podpłacali i tak dalej. No i 40, 50 lat temu rząd federalny zaczął się włączać w to. No i rząd federalny zaczął się w to włączać. No jak zaczął się włączać, no on powiedział tak, banki komercyjne, czyli te dla zarobku, mówi, dawajcie pieniądze studentom, a Waszyngton będzie je gwarantował. Jeżeli ktoś nie zapłaci, no to rząd federalny zwróci pieniądze, które student nie zapłaci. No i tak to mniej więcej wyszło, że faktycznie banki komercyjne zaczęły dawać pieniądze na 3, 4, 5%, tak jakby się pożyczkę brało. No i koledzy się zorientowały, że w zasadzie popyt i podaż jest duży, no bo kiedyś jak ludzie musieli pracować i zaciskać zęby i oszczędzać, żeby pójść do tej szkoły, no to szkoła była dosyć tania. Później jak coraz więcej ludzi zaczęło przychodzić do szkoły, no bo mogli pożyczyć pieniądze, no to te konkurencja była i te pieniądze rosły. I przez ostatnie 20 lat, no to całe te opłaty wyższego szkolnictwa, no to i są mniej więcej dwa razy więcej niż inflacja. Także po prostu ludzie nie zarabiają coraz więcej, a szkolnictwo rośnie. I najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że faktycznie rząd federalny w Waszyngtonie gwarantuje pieniądze bankom, które dają studentom, no ale student nie ucieknie. Student może złożyć bankrupcję o swój biznes, który się nie uda. Mogą złożyć bankrupcję o jakieś karty kredytowe, ale pożyczek studenckich zapomnij, nie da rady. Jeżeli są jakieś pożyczki niespłacone studenckie, no to jest wtedy Ministerstwo Finansów odpowiedzialne i szkolnictwa. I ktoś roboty nie dostanie na państwowej posadzie. Także może zapomnieć o policji, czy w sumie jako strażak, czy w biurach, czy w polityce. Także, że to już w tym momencie jest, powiedzmy, no ściganie w zasadzie. Biurokracja ściga swoich ludzi i zmusza ich. No i te ciężkie pieniądze, dlaczego tak się stało? No okazuje się, że wśród murzynów właśnie to jest największa ilość niespłaconych pożyczek, ilość lat studiów, która jest potrzebna murzynom, żeby skończyli czteroletnie, no to tam jest chyba 5,5 roku taka średnia, żeby przeszli przez to. No i później te najwyższe pożyczki, jakie tylko mogą być pomiędzy białymi, brązowymi, czerwonymi i żółtymi, no to czarni mają najwięcej do spłacania i najdłużej studiują. Także ten facet Smith, jeżeli powiedział, że spłaci część, no to w zasadzie coś tam reperuje, tylko nie reperuje wszystkiego. Jest ogólnie wielki bałagan wśród studentów, absolwentów w Ameryce, no ale murzyni mają w sumie najgorzej. No Smith, no syn dwóch dyrektorów, dyrektora i nauczycielki z Denver, Colorado, studiował chemię Cornell University, czyli no dosyć dobry. Później poszedł na Columbia Business, czyli też dobry szkoła i pracował w wielu chemicznych, jako chemik dla różnych kompanii, aż nareszcie gdzie wylądował? No wylądował w Goldman Sachs.
jest miliarderem, nie milionerem, miliarderem. Czyli jak zaczął inwestować i obracać w zasadzie akcjami, tak? Na Wall Street zaczął spekulować, inwestować, kupować tanio, sprzedawać drogo, no to on jako człowiek zarobił na tym miliardy. Czyli on przesuwał, powiedzmy, tryliony. Żeby zarobić miliardy, no to trzeba przesuwać co najmniej setki miliardów, tak? Tak, tysiące miliardów, no to są tryliony. Jest on jeden z najbogatszych murzynów w Ameryce. Także rasizmu, jak widać, nie ma. Jeżeli ciężko pracuje i cwaniakuje, no to jest miliarderem i później rozdaje kasę. W 2017 roku on podpisał taki w zasadzie przysięgę jałmużny, czy dawania. No jest to taka przysięga, że te światowa tych grupa, tych ludzi, najbogatszych ludzi, przysięgła, że da połowę swojego bogactwa dla celów filantropijnych. No to powinien dać w zasadzie 500 milionów, jeżeli jest miliarderem. Jeżeli ma 1 miliard, no to 500 milionów powinien oddać. Także te 40 milionów, no to już jest jedna powiedzmy, 11, 1/12 tego, czego się powinien pozbyć. W 2016 roku dał 20 milionów na muzeum. Na jakie muzeum? No w Waszyngtonie powstaje muzeum jakie? No murzyńskie. Murzyńskie powstaje, afrykańsko-amerykańskie muzeum i kultury w Waszyngtonie. To jest największy powiedzmy datek na te muzeum, dany przez pojedynczą osobę. W 2018 roku dał 2,5 miliona na badania do instytutu, który się koncentruje w zasadzie na badaniu prostaty. Dał te 2,5 miliona z konkretnym zezwoleniem, które ma kierunkiem, można powiedzieć, że mają badać prostaty czarnym, no i mają badać również weteranom z rakiem prostaty. Także że sytuacja finansowa, no na pewno na ten rocznik, na tych młodych ludzi, to jest dosyć fajna i ciekawa, no ale politycznie i ekonomicznie to jest jeden wielki bałagan, spowodowany przez kogo? No spowodowany przez w sumie ludzi, którzy ingerowali w te wykształcenie. No bo 40 lat temu z opowiadań, co ja rozumiem, no to ludzie pracując w czasie lata, biorąc jakieś po godzinach pracując 2, 3, 4 godziny, oszczędzając trochę w czasie wakacji, no to byli w stanie przelecieć przez studia bez długów. Po prostu kończyli szkoły i szli do pracy i wszystko, co zarobili, no to mieli dla siebie. Teraz ludzie mają plany do spłacania, muszą płacić tam 100, 200, 300 dolarów miesięcznie minimum. Te procenty tam ciągle też rosną, także nie można tego rozpisać i tak dalej, i tak dalej. Jest to jeden wielki bałagan. No jest to jedna wielka ściema, można powiedzieć, no bo wszyscy zaczęli mieć dostęp do nauki, a teraz się okazuje, wybory socjalistyczne nadchodzą i wszystko mówią, że to trzeba skasować wszystkie te długi. Że rząd, który doprowadził do tych długów, w zasadzie powinien wziąć, spłacić te długi. Także to socjaliści, to Bernie Sanders tak właśnie mówi, komunistka Ocasio-Cortez tak mówi, muzułmanka, córka komunistów z Somalii też tak mówi. Czyli oni więcej rządu chcą wprowadzić, więcej pilnowania przez urzędników, żeby zreperować to, co urzędnicy socjaliści spierniczyli. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek, nacisnąć można. Dzwoneczek, dzyń, dzyń. Piszcie, pytajcie, rozsyłajcie, dawajcie, gdzie się da. Do następnego.